Kochani, ja dosłownie przed 3 minutami wstałam i jest godzina 11:30, ale po prostu byłam taka zmęczona. Wczoraj nie nagrywałam dla Was vloga z tego powodu, że od 7 do 16 pracowałam, a w domu byłam dopiero o godzinie 20, także stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu, bo przyszłam, umyłam się, trochę posiedziałam na necie i poszłam spać, także nie będzie vloga z 4, ale dzisiaj już zbieram się w garść i będę dla Was nagrywała. Teraz właśnie wstałam, będę musiała posprzątać w domu. Jeszcze chwilę siądę na komputer i będę musiała zrobić sobie coś jeść. Ja, kochani, właśnie będę robiła sobie śniadanie, ale taką mam ochotę na makaron ze szpinakiem, że chyba właśnie go teraz zrobię i sobie zjem i właśnie będę zabierała się za sprzątanie. Taki był uciek. Kochani, ja już mam tutaj wszystkie rzeczy, które potrzebne mi są do zrobienia tego właśnie makaronu ze szpinakiem. Tutaj mam taki szpinak mrożony. Niestety mam mrożony, bo no świeżego nie posiadam. Śmietana, czosnek, taki makaron i sól. I to wszystko, co będzie nam potrzebne. Teraz właśnie wstawię sobie wodę na makaron i zacznę robić ten szpinak. Ja, kochani, jeszcze właśnie sobie zrobię herbatkę. Tutaj mam taką z Liptona malinowo-borówkową. Dobrze, kochani, ja już sobie śniadanko zrobiłam, jak widzicie. Herbatka też już jest gotowa, także nakładam to na talerzyk i będę sobie jadła. Jak możecie zobaczyć, makaron wygląda naprawdę przepysznie. Ja Wam powiem szczerze, że ja kiedyś nienawidziłam szpinaku, w ogóle nie chciałam go próbować. Ale raz mama właśnie zrobiła taki makaron ze szpinakiem, spróbowałam i od tej pory naprawdę go uwielbiam. Kochani, ja już idę sprzątać, zabieram się właśnie za generalne porządki, także widzimy się, jak to wszystko ogarnę. Ja już, kochani, się pomalowałam, wystarczy mi się teraz ubrać, bo mam koszulkę Daniela na sobie. Więc za chwilę się będę przebierała i co, może gdzieś wyjdę. Będę musiała jeszcze coś do Daniela prezentu dokupić, jakąś czekoladę czy nie wiem, cokolwiek. I pewnie pójdę do rodziców. Teraz jeszcze się chwileczkę pouczę i do Was wracam. Jeszcze przed wyjściem szybciutko pokażę Wam, w co jestem ubrana. Tutaj mam taką koszulkę z H&M, taką na ramionczkach. Mam taką baseballówkę, taką kurteczkę bardziej. Ale z racji tego, że jest zimno na dworze, to sobie ją nałożyłam z kropa. Z kropa chyba. I na dole mam takie spodnie ze Stradivariusa z takimi przetarciami po bokach. Koło kieszeni. I tylko założę sobie swoją kurteczkę, buty i jestem gotowa do wyjścia. Dobrze, kochani, ja już szybciutko uciekam z domu, biorę torebkę, bo już po mnie jedzie tato i nie wiem, czy już na mnie nie czeka pod klatką, także na razie. Kochani, jest godzina 25, ja zaraz będę oglądała sobie jakiś film, zrobię sobie coś może do jedzenia, jakąś kanapkę albo cokolwiek i właśnie będę oglądała, później pójdę się umyć i pójdę spać. Znowu jestem taka zmęczona, nie wiem dlaczego w sumie nic takiego dzisiaj nie robiłam. Ja już właśnie sobie zrobiłam kanapki z takim serkiem, z ziołami i z pomidorem i przed chwilą zapakowałam prezent dla Daniela właśnie na Mikołajki. Kupiłam mu taką koszulkę i czekoladę do tego, także mogę położyć ją tutaj.
koło naszej choinki, a tutaj już Daniel zapakował mój prezent, tylko ja już wiem co prawda co tam jest, ale jeszcze go nie otwieram. Kochani, pokażę Wam najlepszą wodę na świecie. Jeśli jesteście fanami borówek, to naprawdę polecam Wam spróbować tą wodę, bo naprawdę jest świetna i czuć w niej borówki. To jest smak owoców leśnych, ale tak intensywnie czuję borówki, że po prostu jest to naprawdę moja ulubiona woda. A jak wiecie, ja po prostu uwielbiam borówki, mogłabym je jeść codziennie. Właśnie obejrzałam sobie film, naprawdę był bardzo fajny, więc teraz będę się szła myć i będę się kładła spać, także dobranoc, do jutra!